Jak to możliwe, że dzisiejsze wideo jest ostatnim z cyklu kazań zatytułowanych Saga Grzechu? Powiedzcie mi, jak? Rzeczywiście. Dzisiejsze rozważanie będzie ostatnim z naszego cyklu Saga Grzechu i zatytułowałem to rozważanie Saga Grzechu Rozwiązanie, ponieważ będziemy niejako rozwiązywać sprawę grzechu w życiu człowieka wierzącego, w życiu chrześcijanina. Jak to jest w przypadku Bożych dzieci, że kiedy zgrzeszą, to wyznają, a Pan Bóg przebacza? Jak to jest z ilością tych grzechów? Jak to jest z Bożą wiernością w tym wszystkim? Jak to jest, że człowiek może skorzystać z Bożej niewyobrażalnej oferty przebaczenia? Dzisiaj przyjrzymy się nieco temu, co apostoł Jan napisał w swoim pierwszym liście. Jeżeli macie swoje Biblię przed ekranami, to zachęcam, abyście otworzyli pierwszy list Jana, pierwszy rozdział od 5 wersetu do 2 rozdziału, 2 wersetu oraz zahaczymy też o 3 rozdział. I chciałbym Wam przedstawić dzisiaj takich 7 lekcji, które widzimy z tego, co napisał nam apostoł Jan. I pierwsza lekcja, którą nam zostawił, brzmi: Bóg wzywa nas do życia w świętości. Słowo Boże mówi: nowina, którą usłyszeliście od Niego i którą Wam przekazujemy, brzmi: Bóg jest światłem i nie ma w Nim żadnej ciemności. Bóg wzywa nas do życia w swojej światłości. Bóg wzywa nas, przepraszam, do życia w świetle. Co to oznacza żyć w świetle? Życie w świetle oznacza życie, które nie muszę kamuflować. Życie, które nie muszę prowadzić w dwojaki sposób. Inaczej z ludźmi, inaczej w kościele, a zupełnie inaczej w domu. Życie w świetle oznacza bycie czytelnym dla innych. Życie w świetle oznacza, że nie jestem dwulicowy. Pan Bóg wzywa nas do życia w świetle, więc żyjmy tak, jakby nasze życie było jednym wielkim kazaniem, które każdy czyta i które każdy może czytać. Bądźmy takimi ludźmi. Druga lekcja, która brzmi z naszego dzisiejszego fragmentu, zatytułowałem: Oczyszczająca moc krwi Jezusa jest zarezerwowana tylko dla chrześcijan. Posłuchajcie. 6 i 7 werset. Gdybyśmy powiedzieli, że łączy nas z Nim jakaś więź, a jednocześnie żylibyśmy w ciemności, to byłoby to kłamstwo. Nie postępowalibyśmy zgodnie z prawdą. Jeśli jednak żyjemy w świetle, tak jak On sam jest w świetle, to łączy nas wzajemna więź, a krew Jezusa, Jego Syna, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. Bóg nie da się z siebie naśmiewać, zna nasze serca, zna nasze motywacje, wie, kim jesteśmy i najlepszym rozwiązaniem jest wyznanie grzechu, jeśli takowy pojawi się w naszym życiu. Natomiast ważne, co tutaj apostoł nam zostawia, to fakt, że wyznanie grzechu zarezerwowane jest tylko dla chrześcijan. Bóg nie przebacza wszystkim automatycznie. Bóg nie przebacza tym, którzy go mają gdzieś. Bóg nie przebacza tym, którzy nie są zainteresowani przebaczeniem grzechów z jego strony. Bóg nie przebacza wszystkim automatycznie. Boże przebaczenie jest ograniczone i ogranicza się do tych, którzy zauważyli, że są grzesznikami, że potrzebują przebaczenia. Bóg nie przebacza automatycznie każdemu i wszystkim, bo Boże oczyszczenie, przebaczenie jest bardzo ograniczone. Człowiek musi mieć świadomość grzechu i z tą świadomością przyjść do Boga, by dostąpić oczyszczenia. I Jan mówi, że takim przywilejem są obdarowani Boże dzieci. Trzecia lekcja na dzisiaj jest taka: bądź świadomy swojej grzeszności. 8 werset mówi: jeśli zaprzeczamy, że popełniliśmy grzech, sami siebie oszukujemy. Jesteśmy dalece od prawdy. Prawda jest taka, że ja i ty jesteśmy grzesznikami, że ja i ty w większym bądź mniejszym stopniu grzeszymy. Oczywiście jest różnica między trwaniem grzechu a zgrzeszeniem, o czym za chwilę, ale każdy z nas jest grzeszny. Więc bądźmy świadomi swojej grzeszności, nie uciekajmy od tego. Nie ma ludzi bezgrzesznych, nie ma ludzi, którzy w swoim życiu
doszli do wniosku, że już nie grzeszą. Nie ma takich ludzi, ponieważ jesteśmy grzesznikami. Mamy dążyć do tego, aby żyć świętym życiem, życiem pozbawionym, trwaniem w grzechu, ale jesteśmy grzesznikami, więc bądźmy tego świadomi, ponieważ zgodnie z czwartą lekcją, która dzisiaj jest nam przedstawiona, ponieważ wyznanie grzechu uruchamia proces oczyszczania. Zobaczmy, jeśli przyznajemy się do naszych grzechów, lub przekład Biblii Warszawskiej mówi, jeśli wyznajemy nasze grzechy, On, Bóg, jest wierny i sprawiedliwy. Przebaczy nam grzechy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. Gdybyśmy powiedzieli, że nie ciąży na nas grzech, robilibyśmy z Niego kłamcę. Nie byłoby w nas Jego słowa. Zobaczcie, wyznanie grzechu uruchamia proces oczyszczania. Bóg jest lepszy niż nam się wydaje, a droga do oczyszczenia prostsza niż nam się wydaje. Niestety, przez całe wieki dominacji rzymskiego katolicyzmu w naszym kraju i na naszym kontynencie przyzwyczailiśmy się do wyznawania grzechu w konfesjonale, czyli tak naprawdę do powiedzenia Bogu o swoich grzechach, kapłanowi w tym przypadku. I na tym się to kończyło. Oczywiście człowiek dostał pokutę, zmówił jakąś modlitwę albo coś jeszcze musiał zrobić i ponoć sprawa była załatwiona. Oczywiście to jest bzdura, z piekła rodem. Sprawa nie była załatwiona, ponieważ Słowo Boże mówi tak. Kto ukrywa występki, nie ma powodzenia, ale kto je wyznaje i porzuca, dostępuje miłosierdzia. Księga Przypowieści, 28 rozdział. Jeśli porzucamy swoje występki, jeśli porzucamy swoje grzechy, to jest droga do prawdziwego wyznania Bogu swoich nieprawości. Powiedzenie Bogu swoich grzechów, o swoim grzechu, o swoich grzechach nie wystarczy. Dlaczego? Dlatego, że Bóg o nich wie. Oczywiście to jest ważne, aby się do nich przyznać, ponieważ tu jest potrzebna pokora, by przyznać się przed Bogiem do swojego grzechu. Ale to nie wystarczy. Trzeba z nim zerwać. Słowo Boże mówi, kto wyznaje i porzuca, dostępuje miłosierdzia. I pomyślmy sami, jeżeli mamy żonę czy męża i zdradzilibyśmy ją czy go, no i powiedzieliśmy, przepraszam, kochanie, wybacz, no i ta druga strona by nam wybaczyła, ale następnego dnia czy następnego tygodnia znowu zrobilibyśmy to samo i znowu robilibyśmy to samo i za każdym razem przychodzilibyśmy byśmy przepraszali swojego współmałżonka, to czy to byłoby normalne? Czy to byłoby normalne? Czy nie byłoby tak, że nasz małżonek stwierdziłby, czy stwierdziłaby, że ty robisz to, ponieważ to lubisz? Może tak właśnie jest, a więc musielibyśmy porzucić ten grzech. I podobnie jest z Bogiem. Kto wyznaje i porzuca, dostępuje miłosierdzia. Piąta lekcja, która jest wspaniała i mnie najbardziej w tym wszystkim fascynuje, brzmi: Boże dzieci mają swojego adwokata. Drugi rozdział, pierwsze dwa wersety głoszą tak. Drogie dzieci, piszę o tym, abyście nie popełniali grzechu. A jeśli by ktoś zgrzeszył, mamy opiekuna u Ojca, Jezusa Chrystusa, sprawiedliwego. On jest przebłaganiem za grzechy nasze, lecz nie tylko za nasze, również za grzechy całego świata. Boże dzieci mają swojego adwokata. W tekście greckim słowo te użyte parakletos oznacza również obrońcę, ale ciekawe jest to, co jest w wulgacie, czyli w łacińskim przekładzie Nowego Testamentu, Biblii w zasadzie. I tam święty Hieronim, który tłumaczył wulgatę, zawarł słowo advocatus. Mamy swojego adwokata, czyli obrońcę. I zobaczcie, jaki to jest fajny obraz. Po jednej stronie jest Jezus, który jest naszym adwokatem, który wstawia się przed Ojcem, a po drugiej stronie jest diabeł, który oskarża, jest nazwany oskarżycielem braci. I zobaczcie, kto tutaj ma większą siłę przebicia, że tak powiem. Kto tutaj jest większy? Czy Jezus, który wstawia się, jest adwokatem, czy diabeł, który oskarża? Kochani, to jest dobra wiadomość, to jest najlepsza wiadomość, jaka kiedykolwiek mogła nas spotkać, że mamy swojego adwokata, że Jezus Chrystus jest tym,
który stawia się za nami i bierze nas w obronę. Nie ma nic lepszego niż opieka Jezusa. Natomiast, kiedy przechodzimy do trzeciego rozdziału listu Jana, to tam czytamy takie zgoła inne słowa. Posłuchajcie. Każdy, kto dopuszcza się grzechu, dopuszcza się bezprawia, bo grzech jest bezprawiem. A wiecie, że On się pojawił, aby usunąć grzechy. W Nim nie ma grzechu. Każdy, kto w Nim trwa, nie grzeszy, a każdy, kto grzeszy, nie widział Go ani nigdy nie poznał. I to prowadzi nas do szóstej lekcji, która brzmi: trwanie w grzechu ukazuje Twój statut. Jeżeli ktoś jest Bożym dzieckiem, ma Ducha Świętego, jeżeli Bóg go prowadzi, czyta Słowo, modli się, żyje w nieustannej społeczności z Bogiem, to nie trwa w grzechu. To grzech do niego nie przylgnie. Natomiast, owszem, grzech jest przyjemny, tak? Jest przyjemny dla naszego ciała. Bardzo często nasze ciało ma radość z tego, że grzeszymy, ale duch umiera. Dla ducha to nie jest radość. Jeśli ktoś nie widzi nic złego w trwaniu w grzechu, to znaczy, że nigdy nie poznał Boga i musi się nawrócić i upamiętać. Posłuchajmy jeszcze raz. Każdy, kto trwa w nim, nie grzeszy. W Grece jest nie trwa w grzechu. A każdy, kto trwa w grzechu, nie widział go i nigdy nie poznał. Bezrefleksyjne trwanie w grzechu jest diabelską cechą i każdy, kto tak postępuje, nie ma nic wspólnego z Bogiem. Przypowieści 30 rozdział 20 werset mówi: cudzołożnica je, obciera sobie usta i mówi: nic nie zrobiłam. Podobnie jest z grzesznikiem. Zgrzeszy, obciera sobie usta i mówi: nic nie zrobiłem. Bezrefleksyjne trwanie w grzechu jest diabelską cechą i nie ma nic wspólnego z Bogiem. Dlatego siódma lekcja, którą dzisiaj chciałbym Wam zostawić, brzmi następująco. Duch Święty daje moc do zwycięskiej walki z grzechem. Posłuchajcie. Nikt narodzony z Boga nie postępuje grzesznie, gdyż jest w nim Boże nasienie. Nie jest on w stanie żyć w grzechu, gdyż został zrodzony z Boga. Jeżeli ktoś został zrodzony z Boga, jeżeli ktoś jest Bożym dzieckiem, to jak mówi Słowo Boże, zasiew Boży, posiew Boży, nasienie Boże jest w nim. Wierzę, że Duch Święty, który przebywa w sercu wierzącego, ma moc do tego, aby ktoś taki nie trwał w grzechu, nie żył życiem grzesznym, jak opisuje to apostoł Jan. Pierwszą cechą Ducha Świętego jest świętość i On chce, abyśmy żyli świętym życiem, czyli życiem podobającym się Bogu. I czy to jest możliwe, czy to jest realne, czy jest to wykonalne w tym skażonym świecie? Myślę, że tak. Dlaczego tak myślę? Ponieważ Biblia daje nam mnóstwo wskazówek, jak żyć świętym życiem. I gdyby to nie było możliwe, to Biblia nie wymagałaby od nas czegoś, czego nie moglibyśmy wykonać. Na koniec, drogi bracie, siostro, przyjacielu, Bóg jest lepszy niż nam się wydaje, a droga do oczyszczenia prostsza niż nam się wydaje. Nikt tak jak On nie chciałby przebaczać nam grzechów. Nikt tak jak On nie chciałby przebaczać nam tylu grzechów. Mamy wspaniałą pozycję jako Boże dzieci, jeżeli jesteśmy Bożymi dziećmi. Jesteśmy uprzywilejowani w specjalny, w szczególny sposób i to jest piękne. I chciałbym przeczytać Wam kilka fragmentów Słowa Bożego na koniec, na zachętę. I tym też zakończę dzisiejsze rozważanie, a zarazem całe rozważanie sagi grzechu. Posłuchajcie, jak dobrego Boga mamy, jak Bóg jest wielki, wspaniały i cudowny. Psalm 65, 3 i 4 werset mówi: Ty jesteś tym, który wysłuchuje modlitwy i do Ciebie garnie się wszystko, co żyje. Gdy spisy przewinień urosną przed nami, Ty za nasze nieprawości dokonujesz przebłagania. Psalm 103, 3 werset: To On przebacza wszystkie Twoje winy, leczy wszystkie Twoje choroby. Pan jest łaskawy i miłosierny, wielka jest cierpliwość Jego i łaska,
On nie procesuje się bez końca i Jego gniew nie trwa na wieki. Nie postępuje z nami według naszych grzechów, ani nie odpłaca nam według naszych win. Lecz jak wysoko jest niebo nad ziemią, tak wielka jest łaska Jego dla tych, którzy się Go boją. Jak daleko wschód leży od zachodu, tak oddalił od nas nasze nieprawości. I jak lituje się Ojciec nad swoimi dziećmi, tak Pan lituje się nad tymi, którzy się Go boją, ponieważ On zna całą naszą kruchość. Bóg wie, jakim tworem jesteśmy, dlatego jest dla nas lepszy, niż nam się wydaje. Księga Izajasza, 55 rozdział, 6 i 7 werset mówią: Szukajcie Pana, dopóki można Go znaleźć. Wzywajcie Go, dopóki jest blisko. Niech bezbożny porzuci swoją drogę, a przestępca swoje zamiary i niech się nawróci do Pana, aby się nad nim zlitował. Do naszego Boga, gdyż jest hojny w odpuszczaniu. Bóg jest hojny w odpuszczaniu i odpuszcza niewyobrażalną ilość razy. Księga Jonasza, 4 rozdział, 2 werset. Jest to fragment wypowiedziany przez proroka, który był troszkę zły na Pana Boga za to, jaki On jest, ale w tej swojej złości mówi do Niego to, jaki Bóg naprawdę jest. Ach Panie, czy nie to właśnie miałem na myśli, gdy jeszcze byłem w mojej ziemi? Dlatego właśnie za pierwszym razem postanowiłem uciec do Tarszyszu. Wiedziałem bowiem, że Ty jesteś Bogiem łaskawym i miłosiernym, powściągliwym w gniewie, hojnym w łasce i okazującym litość w nieszczęściu. Dla Jonasza Bóg był lepszy, niż mu się wydawało, z czym do końca nie chciał się zgadzać. Księga Objawienia, 22, rozdział 14, werset, mówi pokrzepiające słowa: Szczęśliwi ci, którzy piorą swoje szaty, by mieć prawo do drzewa życia. Szczęśliwi, którzy piorą. Chrześcijanie mają swojego orędownika i mają przystęp do oczyszczenia od grzechu. I Bóg nazywa to stanem błogosławionym, szczęśliwym dla tych, którzy z tego korzystają. I na koniec, jednym z najczęściej występujących przymiotników określających Boga w Starym Testamencie jest hebrajskie słowo chesed, które oznaczało łaskawy i litościwy. Pojawia się w Starym Testamencie około 200 razy. Określa Boga jako łaskawego i litościwego. Bóg jest łaskawy, litościwy, pełen miłosierdzia i dobroci dla każdego, kto do Niego się zwraca. Dlatego nie zwlekajmy. Jeśli zgrzeszymy, nie zwlekajmy, tylko zwróćmy się do Niego, a pomoc przyjdzie, ponieważ Bóg jest lepszy, niż ci się wydaje, a droga do oczyszczenia prostsza, niż ci się wydaje. I tego życzę sobie i Wam, drodzy przyjaciele. Do zobaczenia już niebawem. Pa, pa.